oczekujemy, proszę Państwa, bardzo dziękuję za wszystkie wpisy, które dokonaliście. Będziecie informowani na bieżąco, gdy będzie jakaś kampania, jakaś akcja. No i bardzo serdecznie zapraszam do współpracy z Nową Prawicą. Wszystkie maile będą obsługiwane przez nas. Będziecie otrzymywać informacje. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym wspaniałym spotkaniu. Myślę, że będzie to z dużym pożytkiem dla wszystkich. Dziękuję. Pani też powiem, jakie są stosunki banków indywidualnych. Ja idę do banku, bankiem, który mam miesięcznie, teraz już nie mam, miałem 100 tysięcy miesięcznie, też tamte płacałem, prawda? Ja idę do banku, akurat potrzebowałem na 2 miesiące 200 tysięcy złotych. Idę do tego banku, tylko potrzebuję tego. Wie Pani, gdzie bank mi pożyczy? 2,5 tysiąca mi pożyczyć. No bo nie lubię. No to oczywiście zabrałem, ja powiem, że tutaj nie ma banku, ale... No właśnie to zabrałem. To jest od niego bolące, wszyscy z sił, które wymieniają się informacjami oczywiście. Jeszcze bardzo dziękuję, bo najważniejsze rzeczy muszę pamiętać, że największa robota to jest oczywiście zapisać się do partii, zgłosić się z pomocą i tak dalej, ale najważniejsza rzecz to tłumaczyć wszystkim znajomym, że Kongres Nowej Prawicy to nie jest banda wariatów, to nie jest tego przyłomny. My nic nowego nie myślamy w gruncie rzeczy, bo wszystko już kiedyś działało, prawda? Że to, że chcemy się pozbyć bandy pasożytów, które tam rządzi w Warszawie, to nie jest nic złego, prawda? Że no po prostu pora przywrócić normalność i tyle. Po tych okropnych rządach PRL, PiS, prawda, w tej chwili i tak dalej, są przecież chcemy zrobić państwo polskie, tak jak na Węgrzech pan Orban, nie się zgadzam, ale pan Orban na Węgrzech obalił Rzeczpospolitę. Nie ma w tej chwili może Ostraszak, tylko jest może Orszak, państwo węgierskie. I my chcemy też zrobić państwo polskie na gruzach III Rzeczpospolitej. No nie zupełnie tak jak sobie, jak się Orban, ale myślę, że pan Orban ma pewną szansę, bo dzięki temu, że nie rządzi nim Bruksela, tylko rządzi ekonomia, on będzie musiał w końcu zrobić normalne warunki, bo tak tego makaronika wyrodziła tam biurokracja brukselska. Każdy robi błędy, pan Orban też moim zdaniem robi błędy, ale powtarzam, póki on robi błędy sam, to on się na błędach nauczy. Natomiast jak będzie wykonywał dyrektywy z Brukseli, to się nigdy nie nauczy. W związku z tym Węgry mają teraz szansę, a przedtem nie dałem. I tak. Unia, gdyby pańska partia weszła do parlamentu, z kim by pan mógł współpracować? Nikogo nie popierał, czekamy, kto by nas poparł, proszę Pani. To jest jasne. O tak, że Pani wiedziała. Myśmy liczyli, że przykupimy ludzi, czyli krótko mówiąc, powiedzieliśmy na tam jakiejś partii w ten sposób. Owszem, możemy być koalicyjne, wy byście wzięli sobie 20, nie sobie 10, nie? To sobie weźcie z tych wszystkich 30, ale w zamian za to ta ustawa, nie? A po pół roku wchodzimy do nich i mówimy tak, kochani chłopcy, dobrze wam się rządzi, dobrze. Sekretarki właśnie takie wspaniałe, że aż się ręka skłania,